Siemaneczko wam wszystkim, z tej strony Drake i powracamy do Assassin's Creed 4 Black Flag i dalej pływamy w mgle, tym razem jeszcze dodatkowo w nocy, bo pamiętajcie, nieważne czy dzień czy noc, i tak zawsze trafimy na mgłę, zawsze. Tak, ostatnio pomogliśmy tutaj Robertsowi odzyskać skarb, którym oczywiście były fiolki, które pozwalają namierzać fiolki z krwią, które pozwalają namierzać osoby, od których tą krew spuszczono. I teraz zamiast za tą ową pomoc Roberts zgodził się zaprowadzić Edwarda do już dawno wspominanego obserwatorium, które przypominam jest tutaj jakby wielką maszyną pradawnej rasy, która pozwala namierzać każdego, do czyjej krwi ma się dostępu. Skończyliśmy bliżej celu. Zobaczymy. Mord i rzeź. Piękna nazwa misji. Pewnie będzie spokojna i polegać na skradaniu. O, wow, wypogodziło się. When we take this treasure, we'll be set for life, all of us, 10 times over. As you wish. Ahoy, Roberts. We'll cast anchor and meet ashore. You were followed, Captain Kenway. How long for, I wonder? To dziwne, bo wcześniej nurkowałem na głębinach. O, Hornigold. Oh, slay that turncoat. Deal with your old friend in haste, Captain, before I regret my favor to you. A to ci plot twist, nie? No dobrze, Hornigold, nasz podstawowy zdrajca, ten, który jako pierwszy włożył... Włożył łapska do kieszeni templariuszy. Znaczy poza nami oczywiście, bo to my byliśmy oryginalnym zdrajcą. Tell the assassins, bring them here and let them protect this place. Aye, I'll bring them here, if they're willing to pay me a good sum for it. Ogólnie, Ade jak na kogoś, kto bardzo chętnie został piratem. We're nearing the devil's backbone. You mean them crags that look like the backbone of a beast? Aye, el espinazo del diablo, Spaniards call it. Tak, tak, oczywiście. Właśnie, Adam ma bardzo tutaj duże poczucie honoru jak na pirata i nie jest zbyt chętny do zdobywania skarbów. Zamiast tego prawdopodobnie cieszy się wolnością. I najwidoczniej podoba mu się pojęcie wolności, którą dają asasyni, który, no cóż, dobrze wiemy, że pojęcie wolności asasynów z właściwą wolnością ma bardzo niewiele wspólnego. W sensie, no... Może pojęcie wolności asasynów jest aż zbyt wolne. No i zostaniemy teraz dorwani. No nic, nieważne, zajebiemy ich. Naprawdę po tym jak... ostatnie, nie wiem, 10 odcinków spędziliśmy pływając we mgle, to naprawdę chętnie teraz rozegram kolejną misję we mgle. Mgła to moja ulubiona pogoda, totalnie. Okej, spokojnie, panowie, Jezu. Dobra, ubijemy kogo trzeba. Nareperujemy sobie kawkę. No panowie, tylko rzućcie lepiej niż ostatnio. Poważnie, nie trafiłem z takiej odległości. Z drogi załogancie. Nie odwalaj Spidermana na... tutaj. Po prostu. No nic. Wow, jak już wtedy go minąłem. No nie, jest nieistotne. Do abordażu! Dobrze, walczcie. Też będę. Kolego, zamiast machać łapą koło steru, może zacząłby się bić, co?
oficerowie nie żyją. O, to nie ma opcji. A, pięknie. Mówiłem to, że olbrzymi nacisk tej grze był położony właśnie na te abordaże i ogólnie, wiecie, uczucie walki, nie wiem, po prostu jako pirat, ale z drugiej strony twórcy totalnie nie obmyśleli tutaj jakby sposobu na fajną walkę w tłumie i ogólnie przestałem móc namierzać wroga z jakiegoś powodu. No, pozamiatane. Tak, w sensie walka w tłumie, właśnie to co mówiłem i sobie przerwałem sam jak zwykle. Coś czego totalnie jakby nie dopracowano, co mogło być bardzo fajne i w ogóle, wiecie, wymienianie się atakami, wspólne ataki z załogą i tak dalej, i tak dalej. Ale nie, walczy tak samo jak w pojedynkę, tylko w sumie gorzej, bo nasi towarzysze wchodzą nam po prostu pod miecz. Jest, dobra, spieprzajmy, stąd nie chce mi się walczyć z tymi wszystkimi patałachami. Tak, oczywiście tylko i wyłącznie nam przeszkadza ta mgła. Przeciwnicy widzą przez nią doskonale. Szkuner angielski. I ta misja jest ciężka do zrobienia, jeśli chcecie ją zakończyć bez walki. W sensie, wiecie, musicie jakby znaleźć przy pierwszym podejściu łódź tutaj Hornigolda, a następnie wczytać grę i po prostu płynąć bezpośrednio do tej lokacji, bo jeśli będziecie bawić się w poszukiwania albo będziecie niepewni, gdzie jest ta łódź, no to nie ma szans, żebyście tutaj uniknęli właśnie potyczki. Royal. Jest Benjamin, proszę bardzo. There's Hornigold. Getting close. I don't think we can stand against them, sir. Okej, czemu Ade powiedzieli, że nie mamy szansy w walce z nimi? Au. Nie wierzę, wpadłem w wybuchową beczkę. Dalej. Sayonara. Jezu Chryste, co się stało? Okej, byłem koło niego i walnąłem z armat prosto w jego pokład, ale najwidoczniej inaczej miało być. O, sarenka. Co ona robi na plaży? Zaraz po prostu wejdzie w statek. Spierdalajcie, spierdalajcie. I tak was powybijam. Zabij Hornigolda z powietrza. To trudne nie będzie. O, proszę, mamy ten straż majański. Od razu z niego skorzystamy. Chodź, zagwizdę na ciebie. Chodź, chodź, już, do pana. Tam gościu jakieś parkoura odwala, nie wiem, sarny goni pewnie, czy coś takiego. A ty, w sumie tych dupków też by się przydało dorąbać. Mogą mi przeszkadzać w rozwiązywaniu zagadki. Ale co to dla nas, nie? Co to dla nas? O, teraz się ruszyli, tak? Oj, w ogóle tutaj troje, nieładnie. Czworo w sumie aż. Tak, Edward. Tak, Edward. No nic, nieważne.
i tak wszyscy umrzecie. Takie było założenie. Tak, dobra reakcja na śmierć. Udawaj zdziwionego. Aż dziwne, że mogę po prostu, nie wiem, wykonać tą zagadkę podczas misji fabularnej, nie? Takie bardzo nie w stylu Assassin's Creed, gdzie te gry lubią bardzo rozdzielać to, co akurat gracz robi. W sensie podczas jednej rzeczy nie możecie robić drugiej, bo to już za dużo. Nie narzekałbym, gdyby ta gra zamiast wyświetlać mi, ile kamieni podniosłem w danej lokacji, mówiła mi, ile podniosłem ogólnie. Ach, ta zapętlona jedna animacja. Nic, nieistotne. He's dead. Tam jest sobie Hornigold na górze. Gdzieś jeszcze jest jeden straż majów na tej wyspie, ja bym sobie go chętnie dorwał. A oczywiście muszę najpierw się synchronizować, żeby go wykryć. Dobra, są. Aha! Tak, dławcie się, gnoje, dławcie się. Mewy was powstrzymają. Bierzcie ich, mewy. Oni są wszyscy niewinno zaskoczeni, kiedy ja ich zabijam. Jezu! Ten gościu zwany asasynem, zabójcą, można zabić. Nie, ale poważnie, to jest coś, co mówiłem już w tam którymś innym zagrajmy z którejś części Assassin's Creed. Dosłownie, w tej grze... jest to jedna z nielicznych gier, gdzie mam wątpliwości, czy zabijając tych wszystkich wrogów, to wiecie, czy ja tak naprawdę jestem tym dobrym w tej historii? Czemu ja wszedłem tutaj, skoro miałem iść tam? Co ja kurwa zrobiłem? Przecież to nie ta góra w ogóle. What the fuck? Czemu to nie ma przejścia? No nic, nieważne. Wiecie, zwłaszcza, że teraz, co do właśnie tej rozkminy o byciu dobrym czy niedobrym Assassin's Creed, zwłaszcza teraz, kiedy gramy piratem, piraci nie byli tymi dobrymi. Absolutnie nie. To tacy jakby... tamtejsi terroryści, w sensie ówcześni tamtejsi, wiecie o co chodzi, z tamtej epoki. So, tu mamy dwoje, tam jest sobie pan, dobra. Musimy podejść od tej strony, z tego zamiast powietrza. Fajnie było to zrobić, ale nie wiem, czy będzie mi dane. Mam zajebisty pomysł. Ha! Żodyn mnie nie znajdzie. Żodyn. O nie, nie przewidziałem. Tu jest półka skalna. Shit. Teraz wskoczyć na tą połowiczną półkę skalną. Po prostu rzecz nie do zrobienia w Assassin's Creed. Albo w górę, albo w dół. Innej opcji brak. To jest takie typowo asasyńskie właśnie. Dobra. Ogarniemy to w ten sposób i też będzie okej. Okay. Nie, Edward, what the fuck? Wiecie, to jest właśnie definicja kuźwa parkura w Assassin's Creed. To jest właśnie to. Chcecie skoczyć gdzieś i nie wiem. W teorii powinien być to bardzo prosty skok dla naszej super zwinnej postaci. Ale nie jest, nigdy nie jest. On zawsze pójdzie tam, gdzie gracz akurat nie chce. I know this bastard, and I've seen what he can do. He'll be after me, sure as I'm standing here. Hold your ground,
and be ready for anything. Okej. Sekunda, zsynchronizuje się i zaraz cię zabije. Przerwa w akcji na rzecz podziwiania pięknego widoku, błękitnego morza i różnorakich wysp. Zabójstwo! Okej. To było antyklimatyczne. You could have been a man who stood for something. But you have a killer's heart now. Spokojnie, Wolverine. Dostaniesz swoje szpony. Campsite better than you, Ben. The heart of a traitor who thinks himself better than his mates. Aye, and proven true. What have you done since Nassau fell? Oh, nothing but murder and mayhem. You threw in with the very kind we once hated. No. These Templars are different. I wish you could see that. But if you continue on your present course, you'll find you're the only one walking it. With the gallows at its end. It may be. But now the world has one less snake in it. And that's enough for me. Okej, sukces. Przynajmniej jeden cel poboczny wykonałem. I teraz gdzie mamy do jasnej cholery tą stelę jedną? Okej, jest tutaj. No nic, to ruszamy. Słyszę skrzynię. Słyszę skrzynię. A, pode mną, dobra. Zgarniemy ją. Wow, strzałka usypiająca w pradawnej skrzyni ze złotem i bomba dymna. Jakie to praktyczne. Jak dobrze, że starożytni chowali tego typu rzeczy, prawda? Dobrze też, że załoga Hornigolda zginę, prawda? No, prawie, że. Po tym, jak go zabiłem, stwierdzili, że nie mają już do kogo pracować i zwinęli się do domu po prostu. To jest okej. Z jaki ja mam wejść tam na górę? Hem. Znaczy nie, żeby nie było, szczerze wolę, żeby ich tutaj nie było, niż żeby się tutaj kręcili po tym, jak go zabiję i dalej przeszkadzali w poszukiwaniach. To było irytujące. To po prostu zabawna rzecz do zauważenia. Wow. Bof. Totalnie właśnie taki skok mieć wykonać, Edwardzie. Totalnie. Aha, czyli stąd też tutaj nie dojdę, tak? No dobra. Tego się nie spodziewam. Aha, bo to jest w ogóle aby... Tak, to jest totalnie inna skała. Super. Okej, mogę iść tędy. Z tej skały wstawiam. Tak. To jest moja droga. No, może moja i tak, ale na pewno nie kuźwa Edwarda, który odmawia wejścia. Assassin's Creed. O, dziękuję. Poważnie Assassin's Creed. Come on. I widzicie, ogólnie chciałem zostawić to przemyślenie na koniec, ale w sumie skoro i tak męczę się 15 minutę z tym samym drzewem, to powiem to teraz. Uważam Assassin's Creed 4 Black Flag za grę genialną. Za grę po prostu, która jest absolutnie cudowna w tym, co robi, za którą ludzie, którzy odpowiadali za zrobienie i byli po prostu swoistymi geniuszami, wiedzieli, co chcą zrobić, wiedzieli, na jaki klimat, na jakie postacie, na jakie wydarzenia chcą postawić, wiedzieli, co ma być głównym daniem tej gry, czyli mianowicie statki, właśnie klimat. Ta gra jest klimatycznie nie do pomylenia z inną grą, nawet z innymi częściami Assassin's Creed, co się... O, dziękuję. Cudownie. Co się rzadko zdarza. I to jest coś, za co mega tą grę szanuję, coś, za co absolutnie ją uwielbiam, coś, za co jest prawdopodobnie jedną z moich ulubionych gier, jakie w ogóle istnieją, tak? Mówię to otwarcie, Assassin's Creed 4
niekoniecznie cała seria Assassin's Creed, ale właśnie czwórka jest jedną z moich ulubionych gier w ogóle, jakie istnieją, kropka. Ale co tej grze szkodzi, to szkielet Assassin's Creed. I nie mówię tutaj tego, co mówi bardzo dużo osób na zasadzie, że Assassin's Creed 4 powinno być totalnie inną grą, nie powinno być podpięte do serii Assassin's Creed, powinno się, kuźwa, nazywać, nie wiem, Pirates, nie wiem, Pirates po prostu, nie wiem, Piraci, niech się tak po prostu by nazywała i byłaby totalnie lepszą grą. Może by była, ale to jakby nie jest problemem. Lubię jakby co ta gra robi z całą jakby tutaj serią, z całą fabułą, z całym jakby tym timeline'em asasynów. To mi tutaj bardzo pasuje, ale o tym będę mówić na końcu gry, żeby nic tutaj nie spoilować. To mi bardzo pasuje. Fabularnie stawia parę bardzo fajnych kroków w wcześniej niepostawionym przez tą serię kierunku. To jest mega fajne i to mi pasuje. Tak jak mówię, tą rozkminę na dłużej zostawię sobie na zakończenie serii, na napisy końcowe. Ale to, że dalej szkielet Assassin's Creed, mimo wielu ulepszeń, mimo wielu bardzo malutkich upgrade'ów, to nie jest mój statek. Co to za statek? O, nieważne. Jest dalej bardzo podobny, jak był w części pierwszej, a ten szkielet już w części pierwszej po prostu nie działał. Był świeży, był nowy i to się ludziom podobało. Ludzie lubią świeże i nowe, ale wymagał wielu dopracowań. I tutaj ponownie Assassin's Creed 2 postawiło x kroczków w dobrą stronę, co było ponownie fajne, ale dalej to dalej był ten sam, dalej jakby twórcy nie wiedzą, co chcą z tym do końca zrobić. Chcą fajnego parkoura, ale nie chcą, żeby był zbyt skomplikowany. Chcą, żeby każdy mógł usiąść do tej gry i nie łamać sobie palców, jak to niekiedy jest na przykład w takim Dying Light podczas wspinaczki, gdzie zanim człowiek nie przewiknie do tego systemu, troszeczkę mija, troszeczkę musi się przyzwyczaić. Tutaj chcieli, żeby każdy mógł usiąść do tej gry i zapieprzać po dachach niczym profesjonalista. I to w sumie szkodzi temu systemowi, bo przez to, że on jest taki automatyczny, no to nie wiemy. Gracz ma tutaj bardzo mało kontroli, zwłaszcza wprawiony gracz. Może ci ktoś w te gry za dużo nie gra i no cóż, za dużo od nich nie wymaga, to tego typu pomyłki, gdzie postać skoczyła tam, gdzie nie chciałem, czy coś takiego. Może to nie przeszkadza takiej osobie, ale no osobom wprawionym w gry ogólnie, a zwłaszcza w serii Assassin's Creed, no to cóż, zaczyna to przeszkadzać. Podobnie walka. Z jednej strony chcą postawić na efekciarskość i może chcą uderzyć taki ten Batmanowy feeling, wiecie o co chodzi, gdzie postać powala po prostu w jednej walce 20 chłopa, robi to, nie wiem, sprawnie, ładnie, płynnie i tak dalej. Ale ponownie, walka w Batmanie jest względnie prosta z wierzchu, a potem dochodzą te wszystkie kontry, dochodzą parę rodzajów przeciwników, oni się mieszają ze sobą i tak dalej, i tak dalej. I tutaj już tego nie ma. Dobra, niby mamy jakichś gości z toporami, czy gości szybkich, którymi musimy inaczej powalić, ale oni są dalej bardzo różni. Jak już Kenway czy inny asasyn wejdzie w kombo, to w sumie powala tutaj każdego. I dodatkowo to, że jest to dalej chaos, mimo tego, iż ironicznie... O, wow, trąba powietrzna. Rzadkie zjawisko, proszę bardzo. Myślałem, że to będzie mgła. Mimo tego, iż Kenway jakby rozpędza się, to... Kurde, zgubiłem wątek przez tą trąbę. Mimo tego, że człowiek jakby chce zrobić to jak najpłynniej i jak najfajniej, to ironicznie oni atakują nas wszyscy pojedynczo. Co najwyżej co do dwóch, bo dwóch możemy jeszcze skontrować, co i tak totalnie wybija z flow, bo z jakiegoś powodu podwójna kontra ma osobną ładowaną sekwencję animacji, co jest totalnie głupie dla mnie. Czemu nie można zrobić tego płynniej? A i tak wkrada się chaos, bo wszyscy czekają, wrogów jest mnóstwo, ciężko namierzyć tego wroga, którego chcemy, bo to jest znowu gra utyka między tym, chce być dla wszystkich, ale chce być satysfakcjonująca dla profesjonalistów, dla graczy wprawionych, dla weteranów gier, tak powiedzmy, bo profesjonalista to jest co innego. Tak więc to jest ten problem i właśnie ten szkielet, te problemy, które od zawsze ma seria Assassin's Creed, psują tą piękną grę, jaką jest czwórka. Mimo tego, iż wiecie, tak, no widzicie na kanale, macie już prawie że każdą większą odsłonę Assassin's Creed macie już na kanale z
części, które są dostępne na PS3, został tylko i wyłącznie Assassin's Creed Rogue, no i to jakby zbiorowe wydanie Chronicles, którego nigdy nie nagram, bo te gry mnie nie interesują i to są jakby w sumie totalnie inne gry. Więc to jest ten problem właśnie, to jest ten problem tej gry. Gry, której nie szkodzi to, że jest Assassin's Creed, bo ta historia tutaj pasuje na moje. Tylko gry, które szkodzi to, że system Assassin's Creed dalej się bardzo nie zmienił i rzekomo teraz tutaj Ubi ma jakieś ambitne plany i do tej pory Assassin's Creed jest nazwany Empire, czyli kolejna część ma być rzekomo totalnie wszystko zmienić, zobaczymy ile z tego wyjdzie. Rzekomo już aj Syndicate i Unity stawiają bardzo nieśmiałe kroczki w stronę inności i jestem za to wdzięczny. Te gry, nie wiem, nie gram jeszcze w nie, ale są jakie są, ale jestem wdzięczny za to, że chociaż coś próbują zmienić. Cokolwiek. To, że jak wielu stwierdziło, Unity jest takie zabugowane i miało taki ciężki start, bo jest grą napisaną od nowa, bo nie jest to znowu bardzo... Nie jest to gra postawiona na starej strukturze, tak jakby. Ciężko mi to tak określić, kiedy jeszcze muszę się skupiać na grze, ale... Ale no... Będę o tym mówić na końcu gry, spokojnie. Będę o tym mówić na końcu gry. Wtedy na pewno temat rozwinę. Gdzie jest moja beczka z powietrzem do jasnej cholery? O, tutaj jest. Rekinie, błagam, nie dziabaj mnie. Do beczki! O, tak. Nie, auć, jakim sobie tutaj wpłynąłeś? O, schemat, super. Jeszcze jakby kiedyś udało mi się dostać do kwatery Kenwaya w tym, na statku, to już w ogóle ten użyć tych wszystkich schematów czy coś. Jezu, idźcie mi rekiny. Czemu momentami obraz tak rozmazuje? To jest strasznie dziwne. Au, 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 Jezu Chryste, nie widziałem tego rekina. Skąd się wziąłeś, rekinie? Idź mi, idź. Jezu Chryste, gówniany stwór. Dzięki. Uwielbiam to, że aby nie ma animacji pożerania przez rekina. Nie, jakby rekiny zabierają Kenwayowi tlen. To jest śmieszne. Gra jest na szczęście na tyle miła, że zapisuje nam wszystkie skrzynie i fragmenty, które podnieśliśmy. To jest całkiem spoko, to doceniam, że nie muszę zaczynać tej całej sekwencji skradania się pod wodą totalnie od nowa. No, czekamy na kurwa naszego znajomego węgorza, który zaraz dziabnie mnie w dupę prawdopodobnie. Jak to mają w zwyczaju. Gówniane ryby. Ło! Proszę, napęd. Wow. Do góry, Kenway. Au, come on! Jesteśmy w statku, jesteśmy bezpieczni. Złoty zegarek kieszonkowy. No, leżąc, patrząc po tym wraku już parę lat pod wodą, raczej nie będzie zbyt wiele warty. Just saying. Na pewno nikt na nim godziny nie sprawdzi. Sądrą test. To jest kurewsko imponujące. Wiecie, w czasach, kiedy broń była jeszcze, używała prochu i była jednostrzałowa, że istniało coś takiego jak zegarek kieszonkowy. Części do zegara, tego typu precyzyjne urządzenie istniało już w tych czasach. Ogólnie, jakby ktoś mnie zapytał, tak z dupy na zasadzie,
Ej, sądzisz, że nie wiem, w czasach piratów, kiedy jeszcze piraci pływali po morzach, czy istniały, nie wiem, zegarki kieszonkowe, to prawdopodobnie powiedziałbym nie, że to głupie, że na pewno nie było w tych czasach opcji na zrobienie czegoś o tak precyzyjnej konstrukcji. Ja tu proszę, było, jak widać. To było moje randomowe przemyślenie na dziś, tak jakby co. I gdzie jest cholerna ostatnia skrzynka? Gdzie musi być dziura w kadłubie, przez którą mogę wpłynąć? Ogólnie nie przeszkadzałbym, ja bym na przykład, nie wiem, miał przycisk do zanurzania i wynurzania. To by było spoko. Doceniłbym to. Mam tylko do wynurzania się i to, nie wiem, to jest o połowę za mało. Wolałbym też mieć władzę nad płynięciem w dół. O, Edzio nam się tutaj dusi. Mam nadzieję, że będę mógł tędy wypłynąć. Bo jeśli nie, to właśnie się... A, okej, mogę. Od Jezu! God damn it, gówniany rekin. Jezu, Edward, płyń! O, udało się. Nie wierzę. Pytanie, gdzie jest ostatni fragment? W sumie, wiecie co? Mam go w dupie. Spływajmy stąd. Just keep swimming. Come on! Odbijemy się od masztu. Sru, pięknie. Dobra, okejka. I myślę, że tutaj sobie zakończymy. Popływaliśmy sobie ponownie. Trochę. Może na przykład, nie wiem, może uda mi się zejść, nie wiem, do mojej kajuty. To było spoko. Zobaczmy. O, jest! Drzwi się świecą, nie wierzę. W końcu dane będzie nam tutaj wejść. Nie mam pojęcia, czemu wcześniej nie mogłem. Prawdopodobnie bug gry. To już powinno przestać zdziwić. Dobra, są. Moc wybuchowych beczek, Kubryk. Pancerz łodzi wiosłowej. Jej, same przydatne rzeczy. Noż kuźwa, po prostu. Dobra, niech będzie Kubryk. Pancerz łodzi, niech będzie. Kuźwa, jak szaleć, to szaleć. Upgrade dla każdego. Beczki wybuchowe, proszę bardzo, są. Cokolwiek, nie wiem. Więcej beczek wybuchowych. Chcecie więcej beczek? Proszę bardzo, beczki wybuchowe dla was. Dobra. Przynajmniej wydałem trochę kasy. O, w sumie, wiecie co? Ogólnie, na przykład jakby... Nie podoba mi się to, że mamy dostęp do tego typu opcji pod ręką cały czas. To jest dla mnie strasznie głupie. W sensie to w tym momencie aby zabija cały sens sklepów i w ogóle. A tym bardziej rozwijania, wiecie, wielkiej Inagui, naszej zatoki. Skoro mamy dokładnie to samo na statku. Czyli rozwijanie Kawki. Dobra, to sobie zakończymy. Może w kolejnym odcinku łaskawie Robert w końcu pokaże nam tą cholerną, te cholerne obserwatorium. Byłoby miło, naprawdę. No i patrzę. Dobra, ja prawdopodobnie się przeniosę po prostu i zaczniemy sobie odtąd płynąć, żeby nie tracić 20 minut odcinka na dopłynięcie do celu. Ale dobra, tyle ode mnie. Mam nadzieję, że się podobało. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach Assassin's Creed 4 Black Flag. Na razie, neczko.